Kamil Zatański, portal w Katowicach, a znajdujemy się w miejscu, w którym będziemy widzieć się z Państwem częściej, bo to nasze studio mobilne, w różnych konfiguracjach, w różnych duetach dziennikarskich, a dziś rozmowę będę prowadził z moją redakcyjną koleżanką, czyli Martą Paluch, podcasterką Martą Czytan. Bardzo mi przyjemnie, Marta, Cię gościć. Mnie jest również bardzo przyjemnie, bardzo się cieszę, że z nami w tym studio na inaugurację, właściwie możemy sobie to powiedzieć wprost, na inaugurację tego miejsca, dwie wyjątkowe kobiety, dwie kobiety, które opowiadają naprawdę fantastyczną historię, którą warto pamiętać, historię, która nierozerwalnie wiąże się z Katowicami i która jest warta tego, żeby o niej mówić, żeby o niej pamiętać i żeby z niej wyciągać wnioski. A razem z nami pani doktor Jolanta Wadowska-Król, lekarka, autorka przełomowych badań nad ołowicą u dzieci, i Magdalena Majcher, autorka książki Doktorka od Familoków. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, no gdybyśmy mogli przenieść się do 1974 roku i oddać ten klimat, bo zanim jeszcze będziemy rozmawiać o książce, jakie były wtedy szopienice, jak pani je pamięta, bo rozmawialiśmy chwilę wcześniej, możemy to zdradzić, i powiedziała pani, że gdyby dziś pani mogła porównać się duchem, to pani dalej tym duchem jest w tych czasach. Tak, ale to były zupełnie inne czasy, nie da się porównać obecnych czasów z tamtymi czasami. Ja byłam lekarzem, pediatrą, lekarzem rejonowym w pewnej dzielnicy Szopienic, w Dąbrówce Małej. I pod moją opieką były dzieci właśnie z takich ulic jak Rzemieślnicza, Makarenki, Zjednoczenia Partii, Westerplatte, duże numery. I to były dzieci, którymi ja się opiekowałam. To znaczy, po urodzeniu chodziło się na wizyty patronażowe, na wizyty domowe. Z matkami rozmawiałam o wszystkim, opowiadały mi, jak żyją, co im dolega. Jakie przychodziły do mnie z każdym problemem. I każda pacjentka, która przyszła w danym dniu, została przyjęta. Więc były tłumy ludzi, aleśmy przyjmowały. Właśnie, jeżeli mogę coś dodać odnośnie do tego, co pani mi mówiła o tych szopienicach, to ja mam cały czas w głowie ten obraz, jak pani mi opowiadała o tym, jak z panią Wiesławą Wilczek, pielęgniarką, roznosiłyście wezwania na badania dla dzieci podejrzanych o ołowicę. I właśnie mówiła pani o tym, że tam nie było ani skrawka zieleni w szopienicach. To mi zapadło w pamięci, że żadne zwierzęta tam nie było. No właśnie, to jakie były te szopienice? Jak pani je zapamiętała? Bo Magdalena pisze o tym, że właśnie nie było zwierząt. Pani mówi o tym, że nie było skrawka zieleni. To jak się wtedy żyło w latach 70? Domy na tych ulicach były bardzo blisko z sobą, budowa była bardzo bliska. Dzieci bawiły się na tych podwórkach. To były klepiska. Tam dzieci bawiły się w piłkę, kurz. Z tą piłką latały po tych podwórkach. Nie myły rąk, no bo bawiąc się w piłkę, jak żeby myć rąk, myły ręce. I zjadały na tych brudnych rękach, zjadały ten ołów. Wystarczyło, że któreś dziecko często trzymało palec w buzi, to regularnie zjadało ołów. I takich dzieci, na przykład trzymających palec w buzi, pytałam o to rodziców, było dużo. Pani doktor, to zacznijmy może od tego. Ołowica, saturnizm. Czym jest? Czym jest ołowica? Żebyśmy mogli też ludziom scharakteryzować tę chorobę, bo... To jest trudna charakteryzacja. Przede wszystkim dzieci miały trudne wyniki w nauce, słabe wyniki w nauce. Bardzo wiele dzieci chodziło do szkoły specjalnej. Niski wzrost. Problemy intelektualne, że tak powiem, no więc to się łączy z nauką. Niedokrwistość, wielokrotnie kierowane do szpitala w związku z ogromną niedokrwistością. To było charakterystyczne.
zaburzenia centralnego systemu nerwowego, a także obwodowego systemu nerwowego, porażenia nerwów obwodowych u niektórych dzieci. Stąd się brał ten słynny bociani chód. Tak. Po latach okazuje się, że bardzo wielu z tych ludzi ciężko chorowało na różne schorzenia, schorzenia mięśni, schorzenia stawów. Bardzo wielu umierało wcześnie, no, około 50 roku życia. Bardzo dużo mam takich nawet zapisanych osób, które już zmarły. No faktem jest, że to było 50 lat temu, te badania. I skąd się brał? Pani mówi, jak wyglądały te szopienice. Woda była na półpiętrze, że tak powiem, w tych domach. Ubikacje były przed domem. Nie było, no nie było zieleni, nic nie rosło. Bardzo dużo było szczurów, które się dobrze miały. Kanarki umierały w jeden dzień. A te ogródki, bo był taki moment, w którym pani też edukowała, jeżeli chodzi o ogródki, tak, takie tak, przydomowe, tak. Ponieważ wielu rodziców rozumowało tak, będziemy uprawiać tutaj w przydomowym ogródku słynną kalarepę, będzie zdrowo dziecko jadło. To była duża praca, żeby ich przekonać, że to jest błędne myślenie w tej okolicy? No, trudna praca, bo to były poszczególne osoby. Tam nie wszyscy hodowali, tam nie było tych ogródków blisko. Te ogródki były trochę dalej od huty. I to były osoby, które miały ogródki, uważały, że ich jarzyny są najlepsze. Bo własne. Nie wiedząc o ołowicy, ja też tak myślałam. Właśnie tu chciałbym się zatrzymać. Nie wiedząc o ołowicy, kiedy pojawia się u pani profesor Hager-Małecka i tak. Mówi, że ten pierwszy pacjent właśnie na tę ołowicę choruje. Jakie pani miała emocje? Pani była przestraszona, zdziwiona, czuła pani, że może tę adrenalinę pracy musimy działać, bo to nie ołowiki, tylko moje dzieci, tak jak pani o nich mówi. Tak, moje dzieci. Przygotowałam się do badania w tym samym dniu, kiedy odjechała pani profesor Hager-Małecka. Ułożyłam listy tych dzieci. Wypisałyśmy listy według ulic, według domów, żeby móc wzywać. Pierwsze wezwania wypisałyśmy, ale poczta nie przyjęła takiej ilości wezwań. W związku z powyższym nie było czasu na to, żeby pertraktować z pocztą. Wzięłyśmy te Wiesia w lewą stroną ulicy, ja prawą stroną i rozdawałyśmy te wezwania. Ponieważ ludzie nas znali, więc przyjmowali wezwania i ja prosiłam u każdego, że proszę zgłaszać się do badania, będziemy wszystkie dzieci badać. A dlaczego, a po co? Przekonacie się wszystkim, jak będę miała wyniki, wszystkim dokładnie wszystko wyjaśnię. I tak wyjaśniałam rodzicom od początku, zaznaczając, że wszystko powiemy o dziecku, to co będziemy widzieć w badaniach, ale proszę tego nie rozgłaszać, bo władze tego nie wiedzą, że robimy takie badania i jeżeli dojdzie do władz ta wiadomość, wtedy zabronią nam badania dalszych dzieci. Polityczna choroba, można byłoby powiedzieć. Tak. Która bardzo zabolała władzę, ponieważ dowiedziały się władze, nie można było tego już wyciszyć, bo już było bardzo dużo badań, już bardzo dużo dzieci wyjechało do szpitali. W okoliczne szpitale były przepełnione. W ciągu miesiąca, półtora miesiąca były przepełnione szpitale i wtedy trzeba było decydować, co robić. Z panią profesor Hager-Małecką zadecydowałyśmy, łącznie z panią Zofią Kajzerową, która była dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka, odpowiedzialna za sanatoria, zdecydowałyśmy, że dzieci wszystkie, które powinny być badane w szpitalu na Ołowice, pojadą do sanatorium
i tam przeczekają, aż będą miejsca w szpitalach. I tysiące dzieci tam pojechało. Pani doktor, mówimy o tym politycznym tle tej historii. Pani, jak chyba żadna inna osoba, zapłaciła najwyższą cenę za całą tę sytuację. Pojawiła się taka refleksja chociaż raz, czy warto było? A jaka była satysfakcja? Proszę pani, wyburzono domy. Proszę sobie wyobrazić, że zaczęłam działalność tą 4 września 74 roku. A w kwietniu roku następnego się skończyła. Jaka mobilizacja, jaki krótki czas do tego. Nie działalność, tylko wyburzenie, wyburzenie domów. Tak. To przecież sukces ogromny. Radość. Ludzie wyprowadzeni. Dostali nowe mieszkania. Wtedy dostać mieszkanie to było problem ogromny. No ale z drugiej strony badania na światowym poziomie, nie ukrywajmy tego, i mogła być pani doktorem, profesorem, robić karierę na światowych kongresach. No, to mało ważne. Dobrze, to w takim razie płynnie przejdźmy do całej sprawczyni tego zamieszania, czyli książki i autorki, która jest po pani prawej stronie, czyli Magdaleny Majcher. No właśnie, to pytanie do ciebie, Magdo. Tak, dlaczego? Tak, tej książki, którą właśnie teraz pokazujesz. Jaki był cel? Bo wcześniejsze publikacje jednak o tej historii się pojawiły, ale mimo to stwierdziłaś, że trzeba ją przypomnieć, pokazać może w inny sposób. Jakie były twoje emocje przed podjęciem decyzji o tym, żeby tę książkę napisać i ją popełnić? To zawsze jest impuls. Nie potrafię nigdy odpowiedzieć na to pytanie. Powiem szczerze, że to jest chyba pytanie, które słyszę najczęściej. Dlaczego pani napisała tę książkę? Albo skąd inspiracja do napisania tej książki? Nie wiem. To inaczej, jak poznałaś tę historię? Pierwszy raz słyszałam o tej historii z okazji odsłonięcia muralu na Gliwickiej, poświęconego właśnie pani doktor. Więc ta historia była mi znana, ale w sumie sama nie wiem, dlaczego w pewnym momencie, gdzieś tam poszukując nowych wyzwań, nowych tematów, ostatnio napisałam kilka powieści opartych na faktach, ale również o kobietach, ponieważ wydaje mi się, że właśnie kobietom poświęcam najwięcej uwagi w swojej twórczości. Natomiast to były historie o przemocy wobec kobiet. I wydaje mi się, że troszkę też za dużo mnie to kosztowało emocjonalnie i potrzebowałam takiej pozytywnej bohaterki. I mimo, że tak jak tu pani doktor wspomniała, że te badania zostały jej zabrane, że ty, Marto, mówiłaś, że pani doktor mogła być profesorem, doktorem, wygłaszać swoje publikacje na światowych kongresach, to nie było dla pani doktor takie ważne. I ta historia mimo wszystko skończyła się szczęśliwie. W ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się osiągnąć to, co chyba o czym chyba pani nawet we wrześniu nie śniła, że dokładnie. Więc w pewnym momencie gdzieś tam ta historia zaczęła coraz bardziej mnie osaczać, coraz bardziej mnie otaczać i stwierdziłam, że spróbuję dotrzeć do pani doktor i zobaczymy, czy zgodzi się, czy będzie chciała współpracować i czy uda zebrać mi się materiały. I w sumie ja wychodzę z założenia, że podjęłam dobrą decyzję, jeżeli cały wszechświat mi sprzyja. I z doktorką właśnie tak było. Bo w sumie to było tak, że ja po raz pierwszy pomyślałam o tym, że chciałabym napisać książkę właśnie na ten temat, o ołowicy w Szopienicach i o pani doktor, na początku 2022 roku. I złożyłam propozycję mojemu wydawnictwu, czyli wydawnictwu WAB. Mieliśmy już podpisane umowy na inne książki, które miały być pisane w pierwszej kolejności. Natomiast kiedy ja właśnie napisałam, że chciałabym pisać o Matce Boskiej Szopienickiej, to było od razu tak, czujemy to, chcemy to, pisz tę w pierwszej kolejności. Więc to dla mnie też był taki, sygnał, że skoro ja to czuję, oni to czują, potem udało mi się dotrzeć do pani doktor. To wszechświat sprzyja. Tak, wszechświat sprzyja. Chciałbym o to podpytać, bo dotarcie do pani doktor to jedno, ale dotarcie do rodzin, bo co prawda przedstawiasz historię z fikcyjnym nazwiskiem, ale rodzin utkanych z różnych historii rodzin prawdziwych z Szopienic. To było trudne, to były trudne rozmowy, tym bardziej, że jesteś mamą, więc podejrzewam, że słuchanie tych historii rodziców, których dzieci borykały się z ołowicą,
no nie należy do najprzyjemniejszych i podejrzewam, że jest to emocjonalnie trudny czas dla ciebie również, wtedy, kiedy tutaj, z nimi rozmawiasz. Tak, tutaj wszechświat też mi sprzyjał, ponieważ właściwie wszystko zaczęło się i skończyło się od Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Skontaktowałam się z dyrektorem tego muzeum i on od razu przekazał mi kontakty. Takim moim największym konsultantem oprócz pani doktor był pan Janusz Stolosz, który jak sam podkreśla, przepracował na Hucie dokładnie 44 lata i 4 miesiące. Dzisiaj oprowadza wycieczki po Walcowni. Ma niesamowitą wiedzę na temat samej Huty. On był chyba z tego, co mnie pamięć nie myli, specjalistą, albo nie, to pan Adrian był, przepraszam, drugi mój konsultant. W każdym razie pan Janusz pracował na Hucie Cynku, nie przy ołowiu i to była jego świadoma decyzja. Natomiast sama wiedza na temat całej Huty, metali nieżelaznych, szopienicy, na temat pracy, specyfiki tego zakładu, no coś niesamowitego, bardzo mi pomógł i on właśnie skontaktował mnie z ludźmi z szopienic. Temat ołowicy, bo jak wspomniała pani doktor, ołowica to przede wszystkim choroba, która obniża IQ, która powoduje... No, która właśnie powoduje niepełnosprawność intelektualną. Nie. Właśnie to jest taki temat, jakby nikt nie chciał wypowiadać się. No oczywiście trzeba powiedzieć, że nie wszyscy. Tak, nie wszyscy, tak, oczywiście. Natomiast kiedy rozmawiałam z doktorem nauk medycznych Grzegorzem Dziubankiem z Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, no to właśnie zapytałam go, ja tak w jednym zdaniu poprosiłam go o to, żeby powiedział mi, co robi ołów. No to powiedział, że właśnie no, w pierwszej kolejności obniża IQ, tak? W sensie nie zawsze to są ubytki na tyle widoczne, na tyle duże, że powodują jakąś niepełnosprawność intelektualną. Poza tym, tak jak pani mi wspominała, ołów wydali się z organizmu, tak? W sensie z krwi i z moczu. Natomiast tych uszkodzeń, które powstały w układzie nerwowym i w kościach. We wszystkich organach. We wszystkich tkankach, wszędzie. No to tego już no, nie cofnie się, tak. I to jest no, wstydliwy temat dla wielu osób. Udało mi się porozmawiać tylko z jedną rodziną, która pod swoim nazwiskiem jakby zgodziła się, żeby w podziękowaniach pojawiło się nazwisko. Natomiast to nie są ludzie, których ołowica dotknęła bezpośrednio w latach 70., kiedy pani doktor prowadziła swoje badania, tylko już później, bo musimy zaznaczyć, że w momencie, kiedy panią doktor odsunięto, to sanepid kontynuował te przesiewowe badania. No, to znaczy spokojnie przejęto, że tak powiem, moją pracę. Dlaczego? Dlatego, że nasze badania to było, że tak powiem, partyzantka. Natomiast sanepid kupił spektrofotometr, zatrudnił laborantki, które znały problem i umiały badać. Przyjeżdżały do przedszkoli, do szkół, jedną klasę pobrały im krew i od razu wyniki były. Ja te wyniki dostawałam, ale to już było absolutnie wszystko ułożone. I to laboratorium stworzył pan doktor Grzybowski, dyrektor wojewódzkiego sanepidu, i pan doktor Grabecki był kierownikiem tego laboratorium. I to było, układało się wszystko sprawnie już, ale to już nie była partyzantka. Ja dostawałam wyniki, kierowałam dzieci spokojnie do szpitali. Sobie przypomina ale do, właśnie proszę. Gdyby nie pani doktor, no tego by nie było, tak? Bo przecież pani mówi o tej partyzance, tak? Że potem już to zostało usystematyzowane i że sanepid to kontynuował. Natomiast gdyby właśnie nie to odkrycie, no do dziś są przeprowadzane przesiewowe badania uczniów szkół podstawowych klas ósmych, inicjowane przez pana Dumińskiego z miasteczka śląskiego. Pan Dumiński też zaczął badać dopiero później. Tak. Ale ja właśnie tak sobie myślę, jaka musi być ogromna satysfakcja, kiedy pani prowadzi tę partyzantkę i
ktoś może panią, bo w końcu choroba polityczna, uciszyć, ale pani już wcześniej zrobiła o tym tak głośno, że pani mówi, tego już nie da się zatrzymać, bo nawet gdyby chcieli to uciszyć, to o tym mówią już całe szopienice. Ale to już było, dochodziły do mnie słuchy, że nas mogą zamknąć. I to było dla mnie, to było bodźcem do przyspieszenia. Bo wiedziałam, że im więcej tych dzieci zbadam i więcej wyjedzie do sanatoriów, tym będzie lepiej dla mojego rejonu, dla moich dzieci. Czyli ma pani sobie trochę takiej przykornej natury. Czy my mamy buntownika w busie właśnie w tym momencie? Tak, zdecydowanie. Pani doktor powiedziała mi kiedyś, ja to za mało tam wojowałam na tej hucie. No właśnie, a pamięta pani swoją pierwszą myśl, jak pojawiła się Magda i zaproponowała, chcę napisać książkę? No dlaczego? Znaczy nie chodziło o to, o napisanie o mnie, czy jakiejś tam książki. Raczej chodziło o to, żeby opisać tą sytuację w Szopienicach, jak to było. Proszę sobie wyobrazić, że jak ja badałam, to w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia. Rodzice mi bardzo wierzyli i wszyscy prawie w 100% zgłaszali się do badań. No właśnie, dzisiaj to jest niezwykła sytuacja, że się ma zaufanie do swojego lekarza, że się jest dyskretnym. To była tak zwarta społeczność, czy też inne podejście do lekarzy? Chyba jednak wszyscy, to byli wszystko sąsiedzi, oni się znali. Czyli to byli pani pacjenci, ale pani była też ich doktorką i to jest ta obustronny szacunek i współpraca. Tak. Poza tym ja myślę, że no, takie realia życia w tamtym ustroju, w tamtej epoce. Tak. Po prostu ludzie mieli świadomość, że o niektórych rzeczach nie można mówić głośno, że niektóre rzeczy załatwia się dyskretnie i tyle. Drogie panie, ale to jest takie pytanie, na ja które... Ja to zaznaczałam rodzicom. Tak, tak, oczywiście, ale gdyby, ale wie pani, gdyby zaznaczała to pani dzisiaj, to właśnie by było w drugą stronę. A dlaczego nie można powiedzieć, coś pewnie ukrywa, coś pewnie miesza. Wie pani, jakiś tak, taki post takie na teorie spiskowe by były, a wtedy poprzez to, że ci ludzie żyli, byli dziećmi tamtej epoki, wychowywali się w tamtych czasach, więc doskonale zdawali sobie sprawę, że no nie można pewnych rzeczy robić. Dokładnie im to tłumaczyłam. Jest odpowiedź na pytanie, na które się zastanawiam. Mamy lata 70. Mamy hutę, która truje, ale też hutę, która daje pieniądze. Magda zadaje to pytanie i mówi, że to jest taki dylemat, który trudno rozwiązać, więc stąd pytanie do obu pań. No właśnie, ta huta to żywicielka, czy to jest trucicielka? Da się w ogóle na to pytanie odpowiedzieć? Czy to jest taki dylemat, który bez odpowiedzi musi pozostać? Uważam, że trucicielka. Jednak. Magdo? A ja uważam, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Bo w momencie, kiedy rozmawiałam czy z panią doktor, czy w ogóle z osobami z ochrony zdrowia, to było, że trucicielka, tak? Natomiast dla tych ludzi, którzy pracowali tam, to była żywicielka. I to jest, ale i sami dlatego, się truli również. Tak, tak, chociażby te filtry, które były ściągane z kominów, tak? Tak, tak. To rodzice, ojcowie mi mówili, że zdejmują na noc filtry, dlatego żeby nie ma cugu. Tak, i nie zarobili. Właśnie, żeby nie zarobili, że tak. To był taki tragiczny wybór. Musicie się panie zgodzić z tym, że z jednej strony właśnie było poświęcanie swojego zdrowia. Mężczyźni się na to godzili, bo oni w dużej części mieli świadomość. Te słynne krzyżyki. Tak, tak, tak. Tylko, że właśnie wtedy była... Słynne krzyżyki. No tak. Krzyżyki u nas powstały. Tylko, że wydaje mi się, że tutaj dochodzi jeszcze to, że nie było tej świadomości, bo my dzisiaj możemy mówić, mając inną wiedzę. No tak. Do czego oczywiście przyczyniła się między innymi pani doktor. Natomiast wtedy ołowica była chorobą typowo zawodową. Uważano, że dotyka tylko bezpośrednio tych ludzi, którzy pracują przy tym ołowiu. Ale z drugiej strony, jakby ten mur, który miał, nie wiem, 5 metrów, że on odgradza. Pył ołowiowy nie jest straszny dla ludzi, którzy są poza nim. Tak, którzy są poza tym murem. Tak, ale z drugiej strony też opisujesz taką sytuację, w której oni świadomie podejmowali te decyzje i decydowali się na przykład na pracę na hucie, bo była lepiej płatna. Tak. I szli tam, bo wydawało im się, że właśnie ta huta ich utrzyma. To były wielodzietne rodziny. Ale na szczęście zamknięto hutę, wydział ołowiu i przeniesiono do miasteczka śląskiego. Pani doktor, tutaj głos rozsadku. Wątek krzyżyków jest bardzo ciekawy i tak zastanawiałem się, czy o nim opowiadać, ale może zostawimy go, żeby ludzie sięgnęli po książkę, bo rzeczywiście jest autorskim pomysłem pani i rzeczywiście jest bardzo, bardzo istotny i też obrazuje tamtą sytuację, oddaje klimat. Pracownicy szczególnie porozumiewali się o krzyżyki.
dostał 4 krzyżyki, musiał odejść z Huty Ołowiu na 2 miesiące, żeby mu się trochę ten ołów wypłukał. Drodzy Państwo, historia została właśnie zdradzona. Ale nie do końca. Ale jak jesteśmy właśnie przy tym temacie, to jeszcze taka anegdotka. Ona pojawia się w książce. Ja tam dodałam przypis, że nie udało mi się ustalić, czy rzeczywiście tak się wydarzyło. Ale to jest tylko anegdotka, która jakby no nie wpływa na odbiór całości i nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z fabułą. Jeden z mieszkańców, z ówczesnych mieszkańców Szopienic powiedział mi, że słyszał, że ojciec oddał do badania swój mocz. No i wyszło mu, że 4 krzyżyki. No i on się buntował, żeby powtórzyli badanie. No i oddał ponownie ten mocz, no bo nie chciał być przesunięty na ten inny wydział, gdzie mniej by zarobił. I oddał ponownie mocz i znowu 4 krzyżyki. I to był ten moment, kiedy on się przeraził, bo się przyznał, że za drugim razem oddał swojego 18-miesięcznego syna mocz do badania. I dziecko miało dokładnie taki sam wynik jak ojciec. Gdybyśmy mogli płynnie przejść do takiej części tego programu, czyli pytań od widzów, pytań od naszych czytelników. A mogę jeszcze zadać jedno pytanie. Oczywiście. Ja mam jeszcze pytanie do Magdy, bo to jest książka o Śląsku, to jest książka o Szopienicach. Nie korciło cię, żeby wpleść na przykład dialogi po Śląsku w tej części, które dotyczą rodziny Kościelniaków? Pojedyncze słowa się przewijają, natomiast ja nie posługuję się tak dobrze językiem śląskim, żeby po prostu go używać w książce. Poza tym wydaje mi się, że dzięki temu będą dla wszystkich bardziej zrozumiałe. Nie tylko. Ja nie chcę, żeby ta książka była czytana tylko tutaj, na Śląsku. Chciałabym, aby historię pani doktor poznali ludzie w całym kraju. Mam nadzieję, że nie tylko, że kiedyś doczekamy jakiegoś zagranicznego wydania i doktorka od Familoków stanie się słynna na całą Europę, ponieważ ja uważam, że ta historia na to zasługuje. Magdo, jeżeli nie chcesz, nie odpowiadaj, czy jest szansa, że ona się pojawi i zostanie zekranizowana? Że przykład, będzie Erin Brockowicz z Szopienic. Pomidor. Ja mam nadzieję, że w końcu trafi ta historia na ekran. Że doktorka, że o doktórce, o Matce Boskiej Szopienickiej, o ołowicy, o dzieciach z Szopienic dowie się szersza publiczność. To w takim razie, gdybyśmy mogli... Tak, tego życzymy. Przejść do pytań, które zadali ludzie z Szopienic, z Katowic i okolic. Pierwsze pytanie zadał pan Damian Kozioł. Bardzo dziękujemy i też zachęcamy do tej formy kontaktu, bo jest ona niezwykle cenna i bliska. Czy, to pytanie do pani doktor, czy dzisiejsze schorzenia jak miażdżyca, czy całkowicie zniszczone płuca, to pokłosie bycia szopienickim dzieckiem? Czy tak może być? Nie wiem. Robią naukowcy badania na pewno. Ale z mojej wiedzy to raczej ja się wiedza wtedy była bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o zatrucie ołowiem u dzieci. Tam było niewiele artykułów na ten temat. To były artykuły na temat u dzieci, że dzieci ogryzały farby z ołowicą, że dzieci zjadały trawę, którą jadły krowy, które się pasły przy autostradach. Bo wtedy była benzyna ołowiowa. Tak. Więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć chyba, co jest pokłosiem tej ołowicy, a co nie jest, prawda? Bardzo trudno. Ale jeżeli mogę coś dodać, ja tylko takie... ponieważ Huta Ołowiu działała od 1864 roku. Pani doktor swoje badania przeprowadziła w 1974. To nie tak, że wtedy zaczęli ludzie i dzieci chorować, tylko po prostu wcześniej nikt tego jeszcze nie odkrył. Natomiast w 1912 czy 13 powstała szkoła specjalna. W 13 roku powstała szkoła specjalna, która zawsze była przepełniona. Jest też pytanie od pani Anny. Właściwie tutaj są 3 pytania do pani doktor i 3 pytania do Magdaleny, ale myślę, że zadamy pytanie jedno do pani doktor i jedno do pani Anny, od pani Anny do pani doktor i jedno do Magdaleny. Pani doktor, czy nie czuła pani zażenowania, wstydu w stosunku do swoich kolegów i koleżanek z pracy, którzy woleli pewnych rzeczy nie zauważać, bo tak było wygodniej i bezpieczniej? Nie. Wszyscy powiedzieli, my robimy swoje, a ty rób swoje. I nikt nie przeszkadzał. Wszyscy pomagali. Proszę sobie wyobrazić, że nikt nie powiedział mi nie. Tak laborantki,
jak i pielęgniarki, jak i lekarki, które pracowały w sąsiednich rejonach. Ale nikt wprost nie... tak też nie mówili, tylko raczej rób co chcesz. No właśnie. To znaczy przełożeni mówili, jak chcesz, to rób, my nie przeszkadzamy ci, ale mnie w to nie mieszaj. Pani Ania Czupio zadała też pytanie do Magdy. Czy doktorka od Familoków to początek serii książek o wybitnych kobietach Śląska? O! I teraz jest pomysł. Nie wiem, ale to jest bardzo dobry pomysł. Czy to już impuls? Nie, to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast, kto wie, co przyniesie przyszłość, jakie historie jeszcze odkryje. Na tę chwilę zajmuję się znów czymś bardziej około kryminalnym, ale też takim społecznym. Bo te tematy społeczne to jest coś, w czym czuję się najlepiej. To jest ten taki obszar, na którym się poruszam najbezpieczniej, że tak powiem. No z tego wyrosłaś jako pisarka, tak, można powiedzieć. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Natomiast chciałabym też tutaj wspomnieć, że pani doktor nie tylko mnie zainspirowała. Ostatnio była premiera spektaklu tanecznego w reżyserii Agnieszki Cygan, czyli wnuczki. Tak. I ja właśnie pani doktor do mnie zadzwoniła z zaproszeniem na premierę tego spektaklu. Co ważne, premiera spektaklu odbyła się w Szopienicach, w Miejskim Domu Kultury Szopienice, naprzeciwko tego skweru, gdzie stały te Familoki wyburzone. Tak. I pani doktor... będzie jeszcze jeden spektakl. Tak, jeszcze ma być jeden w Katowicach. Tak. Kiedy? Bo ja wiem, że czy jest jeszcze, do 1 marca w Łodzi. Jeszcze nie ma terminu. Aha. Ale to na pewno będzie informować. Nie ma terminu, ale proszę sobie wyobrazić, dla mnie to był szok. Jak można tańcem wyrazić problem zatrucia ołowiem u dzieci. Tak, dla mnie też. Drodzy Państwo, jeśli chcą Państwo zobaczyć to tańcem, jak można wyrazić, tańcem. Zapraszamy na spektakl. Słowem zapraszamy do przeczytania książki Doktorka od Familoków. A mam jeszcze na samo zakończenie pytanie do Pani doktor. Bo doktorów nauk medycznych może być wielu. Doktorka od Familoków jest jedna. Dziś po czasie, gdy Pani sobie myśli o tej całej sytuacji, to ma Pani sobie jeszcze w jakąś pustkę? Czy tą pustkę wypełniła satysfakcja, która mówi, że może nie mam tytułu, ale dziś idąc przez Szopienicę, wiem, że zrobiłam kawał dobrej roboty. I to jest moją satysfakcją i dlatego jestem zadowolona, że tak się stało. Cała ulica Rzemieślnicza, ulica Makarenki, ulica Zjednoczenia Partii Małe Numery, ulica Westerplatte Duże Numery. To zostały wyburzone, ludzie dostali nowe mieszkania, dzieci zostały leczone, wyjeżdżały do sanatorium, dostawały mleko w szkołach, to też za moją inicjatywą, bo tam huta dawała mleko, ale hutnikom, natomiast ja zorganizowałam mleko dla dzieci w szkołach i to była satysfakcja. To było, że mnie wszyscy pozdrawiali wokół. I ludzie byli wdzięczni za to. A czy ja mogę coś tylko dopowiedzieć? I żadne doktoraty. Widzę, że się rwiesz. Żadne doktoraty, żadne tytuły nie zrekompensują tego, co ja zrobiłam, z czego mam zadowolenie. Satysfakcję. Ja zgłosiłam, bo już widziałam, że szykujesz się, żeby coś powiedzieć, a ja chcę tylko coś dodać, że oczywiście pani doktor dostała honorowy tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego i... Obywatelką miasta Katowice. Tak, obywatelstwo, honorowe obywatelstwo, nagroda rzecznika obywatelskiego, trochę tych mural wspomniany na Gliwickiej. Tak. Troszkę pani tych nagród, troszkę było tych odznaczeń. Natomiast jak ja zapytałam panią doktor, jak byłam u niej pierwszy raz, czy pani myśli, że te wszystkie medale, odznaczenia, honorowe wyróżnienia, czy to w jakiś sposób rekompensuje pani to, że wtedy się nie udało? A pani doktor tak swoim zwyczajem, no ja nie wiem, bo ja to nie wiem, czy ja na to zasłużyłam. Ja po prostu pracowałam. Tak, i w tym momencie, tak. I to właśnie, i to co najbardziej zapamiętałam z rozmów z panią doktor, po prostu pracowałam.
Tak. To jak pracowała, czy zasłużyła 8 marca premiera tej właśnie książki? Doktorka od familoków Magdaleny Majcher, bohaterka, czyli pani doktor Jolanta Wadowska-Król, były dzisiaj z nami. Zapraszamy. Będzie jeszcze spotkanie autorskie. Będzie jeszcze spotkanie autorskie. Właśnie, to ostatnie sekundy na zaproszenie mieszkańców tak, i nie tylko na spotkanie 15 marca autorskie. Z tą w Walcowni. Tak, właśnie w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia o 18:00. Spotkanie autorskie, które poprowadzą obecni tutaj Kamil i Marta. Ja mam nadzieję, że pani doktor, jeżeli wszystko się pomyślnie ułoży, będzie mogła ze mną być na tym spotkaniu. Postaram się. A my mamy nadzieję, że będą również tam państwo. Trzymamy za słowo, zapraszamy. Dziękuję bardzo.